Idea Dnia Otwartego w naszej szkole służy co roku zaprezentowaniu przyszłym uczniom, ich rodzicom, budynku, szkoły, zapoznaniu z ofertą edukacyjną, z ofertą kół przedmiotowych, kół zajęć pozalekcyjnych, jak również zaprezentowaniu naszych mocnych przede wszystkim stron. Dzień dobry. Chcieliśmy Państwa powitać właśnie tak miłym akcentem. Zuzia Reszka zaśpiewała piosenkę Duffy Mercy. A przywitała Państwa Magdalena Żywiecka. A obok mnie szanowny pan dyrektor Zbigniew Reluga. Chciałabym też sobie przedstawić zastępcę dyrektora, panią Magdalenę Drzegódzką. Witamy bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Przyszłych, miejmy nadzieję, naszych uczniów. I rodziców. A co ze szkoły, proszę Państwa? Tak, no oczywiście nauka na jedną zmianę. Klasy liczące naprawdę od 18 do 26 osób. Zachęcam wszystkich do tego, żeby spróbowali swoich sił i próbowali dostać się do klas profilowanych, w tym również do klasy o profilu sportowym. Moja najstarsza córka kończy w tym roku 6 klasę szkoły podstawowej i chcieliśmy dowiedzieć się czegoś więcej na temat klas profilowanych. Jeszcze nie jest zdecydowana, którą klasę wybrać. Czy oferta naszej szkoły i w ogóle nasze gimnazjum się pani podoba? Oferta mi się bardzo podoba i to jest moje drugie dziecko, które będzie chodziło do tej szkoły i nie mam żadnych wątpliwości, że powinno tutaj chodzić. Uważam, że jeszcze jest dużo lepiej niż było. Bardzo mi się podoba w Państwa gimnazjum, natomiast czy będzie chciał zostać mój syn uczniem tego gimnazjum, to przede wszystkim zdecyduje on. Rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, ale co to znaczy najlepiej, to się dopiero okaże za parę lat. Mam nadzieję, że wybór tego liceum jest właśnie, tego gimnazjum jest najlepszym rozwiązaniem. Czy podobało Ci się w gimnazjum w tym, co usłyszałeś? Bardzo. A co bardzo Ci się podobało? Przedstawienia, nawet nie przedstawienia, tylko no jak dziewczyny śpiewały. A jakiś przedmiot ulubiony, który był wymieniony, na przykład masz jakiś taki przedmiot, który byś chciał w naszym gimnazjum się uczyć? Chemia. Chemia. A język jakiś? Polski. Polski. A zapamiętałeś może ofertę językową, czyli jakie języki w naszym gimnazjum będą lub są już? Taki mały teścik zrobimy. To rosyjski. Rosyjski, świetnie. Angielski. Świetnie. I niemiecki. Niemiecki. Dziewczyny, jesteście teraz w 6 klasie. Co Wam się podobało w naszej ofercie, naszego gimnazjum? Rozszerzony angielski jest fajny. No to według mnie najbardziej rozszerzony angielski i włoski, że będzie. Najbardziej według mnie jest bardzo ten rozszerzony WF. Klasa sportowa. Bardzo fajnie przygotowany program. No, jesteśmy zainteresowani. Fajnie, że są klasy profilowane. Podoba nam się klasa angielska z programem autorskim. Fajnie ogólnie. No, do decyzji. Zostawiamy decyzję dziecku. Mi się najbardziej podobały zajęcia chemiczne. I ja zapraszam wszystkich i będę chodziła tutaj. Zapraszamy przyszłych uczniów oraz ich rodziców do odwiedzania naszej strony internetowej
Na tej stronie znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji, adres strony internetowej www.gimnazjum.nadarzyn.pl. Zapraszamy.